Wszystkie wymienione klipy znajdziesz w telewizji Mixtape, dostępnej w najlepszych sieciach kablowych w kraju. Siemanko, Trudy, witajcie w kolejnym odcinku mini programu Trzymacie. Programu, w którym przeglądam sobie rapowe klipy i polecam wam te, które jakoś mnie tam, nie wiem, zadziwią, może to jest dobre słowo. Chociaż dzisiaj nie będzie jakiś super zdziwień, za to będzie okropny zawód. I zawód będzie trójeczką, dwójka to będzie, można powiedzieć, wspomnienie, a jedynka to będzie szefostwo. Jedziemy z Trzymacie na dziś. Jeżeli chodzi o szefostwo, to łatwo się domyślić, że chodzi o nowy klip Astera z gościnnym udziałem Kabe, który nazywa się CEO. To drugi chyba już singiel, który promuje płytę młodego rapera z Łodzi. Płyta nazywa się All Day Fresh i ma podobno rozwalić. Łody faktycznie jest fresh, a sam numer z Kabe pokazuje to, że oni są do siebie bardzo podobni. Nie mówię to nic złego, tylko w zasadzie, jeżeli kiedykolwiek ktoś miałby razem zrobić płytę, to oni we dwójkę nadawaliby się świetnie. Numer jest o robieniu papieru, jak się domyślacie, są ładne domy, są troszeczkę wspomnienia z dzieciństwa, ale niedużo, jest trochę przybitek, no bo generalnie fajny klip, fajny numer, jakbyście sobie wyobrazili numer Kabe i numer Astera, no to właśnie one tak wyglądają, dokładnie tak jak się spodziewacie. To nie jest nic pejoratywnego, naprawdę spoko, zresztą jak zwykle. Ja polecam, bo obaj młodzi umieją, chociaż chyba Aster ostatnio tak bardziej, ale ja wcale tego nie powiedziałem. I jeżeli mało było wam wspomnień, jeżeli chodzi o pierwszy klip, czyli o CEO, to dwójeczka, to totalnie są wspomnienia, bo to kolejny singiel, który promuje płytkę, w zasadzie epkę można powiedzieć, powiedziałem płytkę, bo chodzi o krótką płytę, epkę PZ-a, która się nazywa Abstract, a klip, o którym mówię, to tamtego lata w nawiasie radiowy. Tu trochę szybki taki beat, nie chcę powiedzieć londyński, bo się na tym zupełnie nie znam, ale trochę takim UK-em to wieje. Numer związany ze wspomnieniami, są tam aktorzy, jest to klasyczny PZ, jeśli chodzi o klip, uczciwie zrobiony. A czy wy się cofniecie do swojego czasu wspomnień, to już wasze. Tamtego lata, zresztą każdy może sobie dokończyć teraz zdanie tamtego lata. I mamy w głowie jedno lato, więc PZ też miał prawdopodobnie podobnie lato w głowie. Abstract EP już się ukazało, są numery, które opisują jakby całą działalność PZ-a, bo to takie małe podsumowanie, ale o tym pewnie przy okazji wam opowiem. Póki co sprawdźcie tamtego lata, najlepiej oglądając Mixtape TV, bo będziemy grali tenże klip już za chwilę, nawet już go gramy. Trójeczka to największy zawód. I tu wam opowiem o zawodzie, bo dawno mi się nie zdarzyło tak bardzo przeżyć, że ktoś wydaje numer. Chodzi o numer, co prawda, który promuje serial znajdujący się na portalach streamingowych, ale chodzi o to, że jest to numer Adiego Nowaka, który nazywa się Mind Blow. Ja Mind Blow miałem potworny. Nie lubię mówić złych rzeczy i zazwyczaj w Trzymacie nie mówię złych rzeczy, ale tu coś poszło nie tak. Adi Nowak jest super oryginalnym, zdolnym raperem. I jakoś to wszystko tam pasowało, mimo że zawsze było inne. I myślałem, że to plus. I wychodzi taki mindblow. Ja nie wiem, czy to jest sarkazm, żart, czy to jest nabijanie się z czegoś, czy to już jest na serio i nie nabijanie. Nie wiadomo, co jest gorsze, czy nabijanie się, czy na serio. W ogóle w pewnym momencie... Co się stało Adi Nowaku? Powiedz mi. Bo ja naprawdę, słuchajcie, no polecam wam odpalić ten mindblow. Jeżeli się komuś podoba, to niech koniecznie napisze. Ja jestem w szoku. Dla mnie to jest kategoria nie do wsadzenia do niczego. No nie wiem. Znaczy po prostu jestem w szoku, chciałem wam to powiedzieć. I już, no bo tak dawno jakoś nic mnie, o. Dobra, to na tyle już, bo ten Adi Nowak mi zbił fazę już i oglądajcie Mixtape TV. I wchodźcie na www.mixtapetv.pl. Koniec.